Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Dobry wieczór wszystkim. Minęła godzina 22. Czas na wiadomości. Nie, żartuję oczywiście. Minęła 22, to już kilka minut temu. To jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka. Jak zwykle we wtorek o 22. Wracamy po przerwie takiej świąteczno-noworocznej, bo nas trochę nie było. Wszystkiego najlepszego w nowym roku wszystkim oczywiście. No i od tego zaczniemy. Mhm. Powiem, zanim przejdziemy dalej, to tak szybko chcę powiedzieć tylko, że moim gościem dzisiaj jest Mr. Bear Poland 2019, czy 2019 powinna mówić, żeby też po angielsku. Dziesiąty. A dziesiąty, właśnie. To jest kluczowe. Dziesiąty Mr. Bear Poland w historii. Zanim przejdziemy do rozmowy i do wszystkiego tego, co zawsze robimy, chcę tylko powiedzieć, odnotować i jakby powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, która wydarzyła się niedawno, czyli o tej tragedii, która miała miejsce w Gdańsku. Chcę powiedzieć, że wszyscy tutaj, jak jesteśmy w studiu, to przeżyliśmy mocno to, co się stało i naprawdę jest nam bardzo przykro z powodu śmierci prezydenta Gdańska. I chcę tak, niewiele możemy zrobić jakby dzisiaj oczywiście, natomiast chcę, żebyście wy też chwilę pomyśleli nad tym, zastanowili się nad tym, co się wydarzyło. Pana prezydenta będzie nam bardzo brakować, bo był też naszym sojusznikiem, więc to dla mnie bardzo ważne i mam nadzieję, że to niech to też wybrzmi dzisiaj, nie? Jak najbardziej. No dobrze, ale jak to mówią, wiesz, show must go on. No, tym bardziej. Wręcz w interesie jest, żeby show must go on. Też tak trochę myślę, bo oczywiście z jednej strony jest ta żałoba i myślę, że dobrze, że ona jest. Czy w Warszawie, czy też w Gdańsku, w województwie też pomorskim i całym została ogłoszona, czy będzie też w dniu pogrzebu w całej Polsce. Ale myślę sobie, że też ważne jest to, żeby nie poddać się, nie? Nie, bo to właśnie cały pit w tym, żeby się nie poddać w świetle tak ogromnej tragedii i tak, no, myślę, że traumatycznego przeżycia dla całego kraju, bo jest to coś niespotykanego. W sensie ja byłem głęboko zszokowany tą całą sytuacją i wręcz po prostu uważam, że osiągnęliśmy nowy poziom dołu. Mm. I mam nadzieję, że to jest ostatni poziom, który osiągniemy w najbliższym czasie. Oby. Ja się z tobą pewnie zgadzam. Także zróbmy wszystko, żeby dzisiaj to show było udane i żeby się nam dobrze rozmawiało. A żeby nam się dobrze rozmawiało, to mamy coś na rozgrzewkę. Jak zwykle gość wybiera. Ja zacznę przygotowywać, a będziemy rozmawiać teraz, dlaczego wybrałeś akurat coś takiego, bo słuchajcie, nasz dzisiejszy gość, Mister, wybrał sobie... Powiedziałbym, że to jest smakowa wódka, chociaż formalnie to nie jest wódka, jak wiesz zapewne. Oczywiście. Tylko napój spirytusowy, chyba tak się to nazywa ładnie. Tak, zwał jak zwał, ale efekt jest podobny. Ale już. Figowe. Tak, tak. Dlaczego figowe? Znaczy jest to praktycznie jedyny, w cudzysłowie, cięższy alkohol, który dobrze toleruje i który do tego jeszcze ma tak zwanego tryb cichego zabójcy, bo jest tak słodki, że zanim się to prawda, spostrzeżesz, akurat. To już wchodzi. To prawda, więc będziemy rzeczywiście na słodko, to muszę przyznać. Chociaż ja powiem ci szczerze, że nie jest to mój ulubiony smak jakoś specjalnie, figowy, no ale z drugiej strony powiem ci, że pijałem już gorsze rzeczy tutaj i jakoś przeżyliśmy to. To więc... cieszę się, że ten nie jest najgorszy. Nie, zdecydowanie nie jest najgorszy. Najgorszy był taki, kiedy musiałam być tutaj bez alkoholu, bo goście prosili, żeby nie pić. Także, wiesz, byli goście bez majtek, były różne rzeczy się działy, ale akurat tego jeszcze... I na trzeźwo. Nie, na szczęście nie. Twoje zdrowie, mam nadzieję, że... Nasze zdrowie. Za miłe spotkanie. Mam nadzieję, że wy też pijecie coś, właśnie. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, jeżeli coś pijecie, to napijcie nam, co piszecie. Nie, no napiszcie nam, co pijecie, oczywiście. Ja też chcę wiedzieć. W przerwie sprawdzimy sobie, oczywiście. Dokładnie, zdróweczko. Także dodanie, nie. Do dna? Nie. No ja polecę do dna, na tak zwany kuraż. Chyba ty też muszę. Nalałabym nie, jak powiedziesz do dna. O Jezu. No. To jest koniec programu. Dobranoc. Może bym powiedziała, to bym nie piła wcześniej nic w ciągu dnia. Dobra, no trudno, o Jezu. Oj, i teraz zaczyna. I teraz możemy zacząć rozmawiać, tak? Więc moim gościem jest dzisiaj Mr. Bear Poland 2019. Dziesiąty. Będziesz tak... Poprawiaj mnie, bardzo dobrze. Powiedz mi, bo to jest niesamowite w sumie, jest dzisiaj, który tam, 15 stycznia? Mhm. I wy już macie wybranego mistera. Znaczy generalnie u nas jest zawsze tak, że mister jest wybierany w poprzednim roku. Właśnie, to jest bardzo dziwna procedura. Wiesz co, nie tyle dziwna, co po prostu wynikająca z tego, że od samego początku
ta data, ten miesiąc i powiedzmy miejsce jest stałe, to jest Poznań, październik i generalnie to jest po prostu tradycja, która się utarła. Zresztą jakby misterzy są w całej Europie wybierani w pełnym spektrum miesięcy w roku. A wybierani są przed czy w danym roku? Bo to jest... To zależy jak wcześniej lub jak późno. Na przykład po nas jeszcze są wybory w Kolonii Mr. Bear Niemiec i wtedy on jest również 2019. Już tak, także to jest... Żartowaliśmy sobie ze znajomymi, Boże, może, no, dzisiaj ten żart może nie być taki śmieszny, bo to było dużo wcześniej, ale wybieracie, bo dosyć wcześniej wybieracie tego swojego mistera, że tak powiem, bo już w październiku. Słuchaj, do nowego roku jest jeszcze kilka miesięcy. A co jak w tym czasie na przykład wyjedzie, nie wiem, postanowi sobie, wiesz, zemrzeć, albo po prostu, nie wiem, ucieknie z kraju? No wtedy akurat takiej procedury jeszcze nie musieliśmy organizować i oby nie musiała się ona odbyć. Ale generalnie o co? Mamy kolekcję Spring Summer, mamy rok wcześniej, tak? Na kolejny rok. To prawda, to nie, zawsze mnie to zaskakiwało, bo rzeczywiście to jest rzadkość, bo wybory czy Mr. Gay Poland, czy Mr. Leather Poland i tak dalej, bywają się jednak w danym roku, na dany rok, więc to dlatego ten... Ale właśnie znaczy, swoją drogą generalnie, w ogóle... generalnie to jest zgrane praktycznie właśnie też ze względu na to, że jakby ta siatka Mr. Bearów jest ogólnoeuropejska i chodzi o to też, żeby wzajemnie się odwiedzać, wzajemnie się wspierać i współpracować i to jest no, akurat taki miesiąc nam przypadł i praktycznie też pod tym kątem kolejne, powiedzmy, wybory, które mają młodszą historię, no dobierają inny miesiąc. Także. Czyli homolobby ogólnoeuropejskie siada i decyduje, kto kiedy może wybierać. Każdy w swoim zakresie, ale generalnie z poszanowaniem wyborów innych. Także... Czyli później góra decyduje. Nie, śmieję się oczywiście z tego, bo zawsze jest, wiesz, taki... taki pogląd, że jest jednak jakieś takie lobby, że my się wszyscy gdzieś tam spotykamy i decydujemy o rzeczach. Potajemnie, po nocach. Bardzo mi się to podoba, ta idea w ogóle takiego, wiesz, takiego tajnego stowarzyszenia, że wszyscy gdzieś się nagle zbieramy, jakieś mamy, wiesz, tajne narady, oczywiście jakieś tam, wiesz, zakładamy kaptury, muszą być kaptury, jak z kaptur, to ja nie przychodzę. Z Fight Clubem, to o tym już nie będziemy rozmawiać. Zupełnie. O Jezu, totalnie, super to by było. I przychodzimy, wiesz, tak, w tych kapturach, tak, wiesz, no, takie, wiesz, tam modły, jakie są odprawiane, jakieś czarne msze i dopiero potem decydujemy, dziś będziemy niszczyć rodzinę w Polsce. Absolutnie, tak. To są nasze główne cele zawsze. Tak wygląda rzeczywistość, moi drodzy. Checklista jest co roku. Checklista, dobrze mówisz. Co zniszczyliśmy, co będziemy niszczyć. No dobra, ale a propos tego alkoholu też. Czy Mr. Bear musi dużo imprezować? Musi dużo imprezować, ale jeżeli pytasz o alkohol, to generalnie jest, powiedzmy, oczywiście Polacy zawsze mają tak zwane wyzwanie z najczęściej właśnie za granicą, że każdy chce się przetestować, jak to napić się z Polakiem, więc no tutaj różnie bywa. Ja dopiero zaczynam swoją kadencję, więc zaczynam, na ile asertywność mi pozwoli przetrwać. Albo wątroba. Asertywność albo wątroba. Asertywność, z wątrobą jeszcze jest wszystko okej. No ale wiesz, po tym roku, jeżeli mówisz, że będzie takie wyzwanie, to może być różnie. No, jeżeli asertywność zadziała, to z wątrobą będzie wszystko w porządku. I tu oczywiście chcemy powiedzieć jedną ważną rzecz. Nikogo nie namawiamy do picia alkoholu. Zupełnie. Ale jak lubicie, to śmiało. Soczek figowy przede wszystkim. Figowy, co? No dobra, no nieważne. Wymyśliłeś ten figowy, niech będzie, oczywiście. No dobra, powiedz mi w takiej sytuacji. Jesteś wybrany 10. Mr. Bear Poland. Jakie masz cele? Co musisz zrealizować? I teraz już poważnie, nie o tam niszczeniu świata i rodziny, wiadomo, ale, bo to wiadomo, że musisz robić, ale jakby jakie są twoje, nie wiem, cele, zamiary, co chcesz osiągnąć? Po prostu, że będziesz jeździć po Europie i pić z misterami innymi i machać, tak. Znaczy, myślę, że po pierwsze tak, każdy mister ma jakieś swoje cele, które sobie obiera na swoją kadencję. W moim przypadku jeden projekt był, powiedzmy, nawet z taką główną myślą, żeby w ogóle wystartować. Więc po pierwsze jest to kampania Niewykrywalni, jest to kampania edukacyjna dotycząca HIV-AIDS. O niej jeszcze pogadamy później. Dokładnie, jakby tylko i wyłącznie jakby napominam. Oprócz tego jakby ja na bieżąco działam dosyć aktywnie, jeżeli chodzi o aktywizowanie naszego środowiska miśkowego, więc no, w tym roku bardzo mocno sobie też myślę, że w kontekście tego, co się dzieje, jest to bardzo ważne, bardzo mocny nacisk chcę położyć na silną integrację naszą wewnętrzną, na powiedzmy na przepracowaniu trudnych tematów, to jest jakby ten temat niewykrywalnych jest jednym z takich tematów, jakby daje już na tym etapie dużo nadzieję, że, że możemy rozmawiać na trudne tematy i je sobie gdzieś tam wypracowywać. No i też
bardzo mocno mi też zależy na tym, na integracji pod kątem otwartości pomiędzy nami a innymi frakcjami LGBT. Mhm. Q+. Właśnie, trzeba bardzo ważne. QIA2. Kuwety. Plus. No i tak naprawdę już mamy ileś planów na ten rok z innymi frakcjami do zrealizowania. Bardzo, że tak powiem, prężnie współpracujemy z frakcją Multifetysz, która, która spina frakcje raberowe, frakcje skórzane i tak dalej. No właśnie, ale czy są jakieś wybory europejskie też, Mr. Bear? Tak. Będziesz z nich startować, reprezentować nasz kraj? Tak. Walencja, kwiecień. Kiedy? W Walencji, we Włoszech, bo akurat jakby zasada jest taka, że wybory kolejnego Mr. Bear Europe, bo taki jest tytuł, są w mieście tego, który wygrał tytuł rok wcześniej. To jak Eurowizja. Dokładnie tak, także... Tylko to taka mniej śpiewania. A powiedz... No, czyli no tak, sobie tak. Czy będziesz reprezentować Polskę, jakieś dofinansowanie Ministerstwa Kultury, coś? Oczywiście. Tak. Na pewno. Możemy na to liczyć. Rządowym samolotem przelecę. O, to jest pomysł, słuchaj. Bo należało mi się. Gdyby ten kraj tak działał, słuchaj. No tak. Dobra, a właśnie wspomniałeś o tej współpracy, czyli a kiedy te wybory, jeszcze raz? Kwiecień, to jest końcówka kwietnia, daty konkretnie. Czy my też możemy głosować jakoś tam, w sensie każdy, czy jak to jest? Jak najbardziej, jakby wszystkie kwestie związane z moją działalnością są, będą na bieżąco prezentowane na moim fanpage'u. Okay. Czyli tam się dowiemy, jak można tam na ciebie głosować. Tak, tak, będzie cała informacja z dużym wyprzedzeniem przekazana, także... Jakby co, też to powiem w programie, jak mi przypomnisz, to oczywiście ja też wam powiem, gdzie głosować, co klikać, jakie super SMS-y wysyłać, czy coś tam, nie wiem, co się będzie robiło. MMS-y, tutaj tylko MMS-y i to szalone. Muszą być te, jak to się teraz mówi, Boże, nie, że nagie zdjęcia, tylko jak się mówi? Boże, jak się mówi? W penisowe. Dobrze, nie będzie. Zanim będzie przerwa, jeszcze jedno pytanie. Właśnie, bo wspomniałeś o tych innych multifetyszowych, że tak powiem, rzeczach, ale to jest moje pytanie. Jak to jest, bo okazuje się, że tych misterów mamy coraz więcej w Polsce, albo może nawet nie teraz okazuje się, co może, my to o tym coraz częściej mówimy. Dokładnie. Bo to, że Mr. Gay Poland jakby trochę... Tak jest moje No to jest mainstream. Właśnie, trochę do mainstreamu mainstream wyprowadził też tych innych misterów, chcąc, nie chcąc. To znaczy jakby przypomniał o tym, że mamy też właśnie Mr. Bear, że mamy Mr. Leather, Mr. Rubber, Mr. coś tam, że tego jest jakby trochę się tych rzeczy dzieje. Proszę mi powiedzieć teraz, z kim się nie lubimy? Kogo? A w sensie my miśki, czy Nie, ty? Znaczy miśki, czy Mr. Bear, z którym misterem się nie lubi i kogo mamy hejtować? Mów. Nie, no myślę. My się kochamy ze wszystkimi, także na ten moment kochamy się ze wszystkimi. A na ten moment? To jest ważne. Czyli bywało różnie? Nie jestem wróżem. Także... A bywało różnie? Nie. Było generalnie tak, jakby podstawowa kwestia jest taka, że wszystkie te znaczy większość tych frakcji funkcjonuje we swoich społecznościach. A dotychczas... Pamiętaj, możesz mówić otwarcie, jakby co, zwalisz na alkohol. No to, żebym mógł zwalić na alkohol, to musimy poleć drugi raz. Zaraz polejemy, nie ma problemu. Ale nie dokończ, bo nie chcę ci też przerywać, aż tak. Generalnie było tak, że... znaczy dotychczas było tak, żeby poszczególne grupy funkcjonowały w swoim środowisku, w swoich środowiskach, ponieważ jakby spinają ludzi, którzy powiedzmy mają wspólne zainteresowania i tak dalej, więc nie było też potrzeby wychodzenia na zewnątrz. Natomiast jakby coraz fajniejsze jest to, że właśnie zachodzi taka wewnętrzna potrzeba, żeby się integrować, żeby wspólnie rzeczy robić i działać grupą większą. No i to ma miejsce na ten moment i chyba się zgubiłem. Czyli w kupie raźniej. Wreszcie w kupie raźniej, tak. Także wreszcie. Animozji nie to jest hasło przewodnie pierwszych wyborów Mr. Scott Poland. Nie żartuję, jeszcze nie ma takich wyborów chyba. Słuchajcie, zrobimy sobie krótką przerwę. Ja w tym czasie oczywiście tam poleję. Was zostawimy z piosenką. Nie do końca jest to dzisiaj piosenka, którą ja wybrałem. Też nie ty, żeby nie było na ciebie. Natomiast akurat tak się zdarzyło, że będziemy tego słuchać. Nie to, że to jest zła piosenka, bo bardzo ją lubię, tylko że już była u nas kiedyś w programie, więc tak was ostrzegam. Będzie dzisiaj jeszcze też konkurs, będą dzisiaj jeszcze działy się rzeczy. Będziemy dalej oczywiście pić, mam nadzieję, że wy z nami. Piszcie komentarze na Facebooku, będziemy sprawdzać, co się u was dzieje. To jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka i wracamy do was za chwilkę. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Poprawiam się, ponieważ wchodzimy z powrotem, a ja jestem gruba.
I to nie jest łatwe. Moi drodzy, i perfekcyjnie zapraszam na drinka. Dzisiaj jesteśmy z 10. Mr. Gay Poland. Brawo. Udało Gay się. Poland. Kurwa, widzisz, jak było to dobrze. To tam, no. bo powiedziałeś, wiesz, że dobrze i dlatego. Z 10. Mr. Bear Poland 2019. I pijemy sobie właściwie, to, na dobrą sprawę, to nie są drinki. Nie. To jest po prostu napój spirytusowy, tak. O smaku figowym. Tak, o smaku figi. Figi, dokładnie zapisane z figą. Z figą nawet, nie, że o smaku, tylko z figą. Nie stwierdziłem jej w środku, ale... Mam nadzieję, to prawda, powinna być taka wrzucona, nie? Taka albo chociaż pestka. Dokładnie. Mam nadzieję, że wy też pijecie coś dobrego. Dajcie znać w komentarzach. Nie przeczytaliśmy teraz tych komentarzy, bo zagadaliśmy się. Przepraszam was za to. Ale przeczytam, obiecuję. Będzie dzisiaj jeszcze też konkurs, będą informacje. Ale właśnie, a propos informacji, chcę was zaprosić. Tą sobotę, ważne wydarzenie. 8 lat Queerówu. Organizacja studencka, którą miałam przyjemność, zaszczyt i nie wiem, co tam jeszcze zakładać 8 lat temu. Obchodzimy właśnie swoje urodziny. Zapraszam was do Młodszej Siostry. To jest taki lokal przy ulicy Dobrej w Warszawie. Gwiazdami nocy będą Lola Glamour i Charlotte, które wystąpią dla nas, ale też dla pierwszych 88 osób mamy darmowe szeciki. Wstęp kosztuje tylko 8,88, więc tak, będziemy naprawdę wydawać resztę z 8,88. Wow. Będziemy przygotowani z tymi dwugroszówkami, wiesz, żeby tam każdemu wydać. Także przychodźcie koniecznie. Zaczynamy o 22, kończymy o 2 w nocy. Wpadajcie, o. Ciebie nie zaproszę, bo ty jesteś z Wrocławia. No to... Nie będziecie w Warszawie. Nie, ale ja też mogę zaprosić na imprezę. Za tydzień we Wrocławiu. To mów, za tydzień, zapraszaj teraz. Mamy tak zwany kwartalny zlot miśków. Jest to przedwczesna wersja walentynek. W naszej nomenklaturze są to wale miśki. I jest to 3-dniowy zlot. Trzydniowy zlot od piątku do niedzieli. Mamy szereg eventów ruchomych po całym mieście. Także brzmi bardzo, bardzo dwuznacznie, wiesz o tym. Inkluzywnie, no specjalnie to. Inkluzywnie i dwuznacznie. I tej wersji się trzymamy. Za tydzień? Za tydzień we Wrocławiu. We Wrocławiu. Wszelkie szczegóły możecie znaleźć na naszym fanpage'u Bears of Poland. Bardzo mi się to podoba. No dobra, ale wiesz co, ale to dobrze, że właśnie o tym zacząłeś mówić, bo o to chcę cię zapytać. Kultura miśków. Mhm. Co to kurwa jest? O co chodzi? Zresztą no, kultura miśków to jest powiedzmy taka kompilacja dwóch rzeczy. Po pierwsze jest to identyfikacja z pewnym typem, powiedzmy archetypem męskiego typu. Mhm. Czyli powiedzmy kogoś bardziej przysacistego, owłosionego i tak dalej, no to też jest jakaś powiedzmy tam preferencja czyjaś. Mhm. A druga kwestia to jest kwestia przynależności, ponieważ jakby tutaj nasza kultura stricte się opiera właśnie na modne słowo inkluzywności i tolerancji. Mhm. I też jakby sam ruch BERS powstał właśnie z tego powodu, że powiedzmy tam, gdzie mamy mainstream, nasz mainstream, wiele osób powiedzmy z takich czy innych powodów po prostu nie pasuje lub nie jest akceptowana w tym mainstreamie. I z tego typu problemów powstał właśnie ruch miśków. To od razu pierwsze pytanie. Czy trzeba być grubym, żeby być miśkiem? Nie. Czy trzeba być facetem, żeby być miśkiem? W ten sposób. Mamy tak zwane pojęcie Ursuli. Nie znam tego. Są to kobiety miśki. Notuję. Też jakby wspólną cechą jest powiedzmy bardziej przysadzista budowa i powiedzmy temperament. Ale to są też wtedy, przepraszam, że przerwę oczywiście, czy to są lesbijki wtedy? Pojęcie, że myśmy rozszerzyli, bo pierwotnie to powiedzmy były lesbijki, natomiast mamy tak mnóstwo wspaniałych przyjaciółek i wspierających nas pań, że stworzyliśmy coś takiego jak honorowa Ursula. I często w trakcie naszych eventów, ponieważ my organizujemy większość tych atrakcji w kooperacji z różnymi lokalnymi biznesami, z lokalnymi osobami, no więc mamy takie właśnie nasze honorowe Ursule. Co z grubymi transami? Tu pytam bez związku z niczym. No, jak wszyscy się kwalifikują tutaj. Też damy radę? Tak, oczywiście. No tu bardziej chodzi nawet o mentalne podejście do tematu pod kątem takim, że jesteśmy otwarci na różnorodność i... Ale wiesz co, dobrze, że ty mówisz, bo właśnie teraz jest taka dyskusja dotycząca tej kampanii plakatowej, dotyczącej nadjedzenia, tak powiem. Nie jedzenia, tylko nadjedzenia. I to jest dla mnie interesujące, to znaczy jak wy byście na przykład zareagowali na coś takiego, bo te reklamy są, te plakaty są dosyć po pierwsze wymowne, po drugie są dosyć dobre moim zdaniem, to znaczy one oczywiście, są dobre. Po trzecie,
są jednak mimo wszystko kontrowersyjne z racji tego, jaki przekaz mają. I właśnie gdybyś na przykład ty miał teraz jako no, reprezentant w pewnym sensie środowiska miśkowego, by tak już, nie wiem, w dwóch zdaniach powiedzieć, co wy o tym sądzicie. Znaczy myślę, że to też nawet z racji mojej profesji mogę tutaj parę słów powiedzieć. Generalnie, tak jak powiedziałeś, kampania, jeżeli chodzi powiedzmy o techniczne kwestie, czy powiedzmy estetyczne, jest fajnie skonstruowana, jest dobra, ale wydaje mi się, że zbyt mocno bazuje na tak zwanym szokowej konfrontacji, szczególnie w tak delikatnej kwestii, bo tak naprawdę też w przypadku otyłości jest tak wiele kontekstów, tak wiele sytuacji, które powodują, że ktoś jest otyły, a tutaj jest to naprawdę bardzo mocno spłaszczane i bazuje dosłownie na takim szokowym, stygmatyzującym wręcz podejściu. I ja tutaj jakby nie chciałem się wdawać w szczegóły, natomiast po prostu jakby ten pierwszy odbiór jest ciężki. A to myślę, że przy tego typu tematach, które mają kogoś zmotywować, tudzież zaprosić powiedzmy do jakiejś tam rozmowy na temat odżywiania, a to nie tędy droga, to jest tak za mocno jak dla mnie. No dobra, to teraz wracając już do samych miśków, bo mówisz, że te imprezy, które macie się, mają służyć waszej integracji. No, ale po co w sumie? Po co się integrować? Jakby w sensie, bo rozumiem, że też bycie miśkiem to w pewnym sensie, teraz trochę może upraszczam, ale tak to rozumiem, jest też bycie, czy odbieranie siebie jako podmiot seksualny w pewnym konkretnym kontekście. To znaczy, że ja jestem osobą, powiedzmy, tak teraz sobie rekonstruuję to. Jestem osobą dużą, tam nie wiem, owosiową, tak jak mówisz, czy tam te wszystkie cechy. W związku z tym podobam się pewnemu, jako pewien typ podobam się pewnemu też pewnym ludziom. No i okej. I teraz pytanie brzmi, co mają do tego inni wyglądający podobnie jak ja? Jakby, znaczy właśnie tutaj cały, powiedziałbym na chuj mi oni, ale to nie o to chodzi. Cały clue jest takie, że mamy całe spektrum, bo powiedzmy, że w obrębie kultury miśkowej mamy tak zwane wydry, mamy tak zwanych wilków, mamy tak zwanych kabów, czyli małe miśki i tak dalej. Więc tutaj jakby to, co rozmawialiśmy wcześniej, że kultura miśkowa skupia tych wszystkich, którzy w cudzysłowie nie pasują do mainstreamowego stylu, tudzież powiedzmy jakieś tam podejścia do wyglądu. Czyli to jest taki trochę klub wykluczonych? Z tego gdzieś tam się to zaczęło, bo praktycznie to jakby misiek też definiuje powiedzmy serię cech, zestaw cech takich powiedzmy interpersonalnych. Okej. To jest osoba, która jest przyjazna, to jest osoba, która jest opiekuńcza, to jest osoba, która... Twoje miśki to są drapieżne zwierzęta. No nie zawsze, tak? Zabijają ludzi. Nie 24/7. Pewno nie, ale wiesz, generalnie nie mówię o miśkach jako... Ale o swoją familię potrafią zadbać. Tak, że nawet potrafią zabić człowieka, wiesz. No, ale to nie drugiego miśka. Okej, okay. Niech będzie, dobrze. Czyli w ten sposób. No nie, dobrze, okej. Okay. Tak myślę sobie też, że dużo jeżdżę po świecie. Dużo jeżdżę. I tak sobie myślę, że na świecie rzeczywiście jest tak, że ta kultura miśkowa jest mocno widoczna. A w Polsce jakoś nie. Czy wiesz, jakby kultura, powiedzmy, to co mamy na zachód od nas... Czekaj, się, bo teraz no właśnie, tak już powiem, bo tak właśnie też mi zaschło gardle. To co, pół duszek. Bo mamy sobie pół duszek czy pół? No to już od ciebie. No nie, ty jesteś gościem. Pół duszek, już nie będę cię katował tym słodyczem. Jest rzeczywiście bardzo słodkie, przestaje to rozbicie. Mam nadzieję, że wy też pijecie. Jest to bardzo słodkie. Nawet nie tyle, że jest mocne, to jest słodkie. No właśnie, to jest najgorsze. Mów, na świecie, na Polsce. Generalnie musimy jakby oddzielić dwie kwestie. Ta granica nasza zachodnia rzeczywiście jest też taką granicą, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ta kultura miśkowa się rozwija. Za naszą zachodnią, ale też oczywiście u innych braci, gdzie w sensie w innych krajach, gdzie powiedzmy kwestie LGBT są bardziej, mniej są sensacją niż u nas, ta kultura po prostu jest dosłownie już mainstreamem. Okay. W naszym przypadku jakby bardzo duży jest czynnik społeczny, związany z tym, że generalnie większość nas ogólnie żyje w szafie, funkcjonuje w szafie i tak dalej, więc... Ale już o miśkach czy o środowisku LGBT teraz? Różnie, no praktycznie dotyczy to większości, no bo powiedzmy, że poza dużymi miastami jest całe spektrum, które jednak żyje w szafie. Miśki mają generalnie, to też jakby się utarło, że na przykład w przypadku miśków jest podwójny coming out.
Po pierwsze, że jest się osobą homoseksualną, tak. A po drugie, że lubi się tego typu typ urody. Jasne. I to też jakby powoduje, że ten coming out, znaczy powiedzmy, że to też jest bardziej taka zwarta ekipa, która funkcjonuje w swoim otoczeniu. No właśnie, ale dlaczego w Polsce, albo dobra, to inaczej, to konkrety. Myślę sobie o paradach, o marszach równości, gdzie w Polsce do tej pory miśki są słabo widoczne. Nie mówię, że w ogóle nie. W tym roku chodziłeś? No oczywiście, że tak. Naszego całunu nie widziałeś? Mamy największy całun na... Całun? Całun, tak. To jest nasz specjalny transparent, który przekazuje nasz główne hasło. Nie pamiętam, znaczy na pewno widziałem, na pewno na jakichś zdjęciach nawet mam, no ale nie wszystko dokładnie pamiętam. Natomiast generalnie, nawet jeżeli to jest to, co mówisz, rzeczywiście jest tak, że jesteście obecni, to po pierwsze bardzo niedawno. Bardzo niedawno, było od tego roku. Po drugie, to nie jest tak, że idzie tam tłum miśków, tylko idzie ich pewno tam, zgaduję teraz, nie wiem, 5-20. 20 plus. To są tego typu grupy. Dlaczego? Co się działo? Czemu wcześniej was kurwa nie było? O. Wiesz, ale to jest wszystko naczynia połączone są. To też jakby jest też naczynia połączone w kontekście tego życia w szafie, tego funkcjonowania poza takim powiedzmy mainstreamem, gdzie no dosłownie mamy jakąś tam swoją familię, w której się dobrze czujemy i w niej sobie trwamy. To już z innymi możecie się bawić, przepraszam? Ale ja ci mówię jakby o ewolucji, tak? Aha, powiedzmy to, co było wcześniej. Jakby w tamtym roku, w sensie 2017, czyli powiedzmy 2 lata temu, jakby mieliśmy takie pierwsze zakusy, gdzie rzeczywiście się pojawialiśmy w jakiś sposób na marszach, ale to było na zasadzie mamy flagi swoje i ten sposób. Natomiast od tego roku wręcz mamy specjalną dywizję, komando, Bear Commando, które zajmuje się naszym udziałem w marszach i jakby współpracą z innymi frakcjami LGBT. Czyli teraz już będziecie. Tak, jesteśmy. Misie na marszach się to nazywa, cała frakcja i jesteśmy praktycznie, w tym roku byliśmy na, bodajże było 17 marszy, my na 13 byliśmy. Nawet ja na to nie byłem, bo nie stać mnie. No widzisz, więc popatrz, ciebie nie było widać na niektórych marszach. Nie, ja w ogóle nie, wiesz, staram się, żeby mnie nie było widać. Ja robię tam zdjęcia i bawię się świetnie, ale niekoniecznie mnie widać. Nie, wręcz przeciwnie, nie. Zrobię sobie krótką przerwę. Teraz zagramy sobie coś z trochę takiej epoki, której ja nie pamiętam, prawdę mówiąc, ale może część z was pamięta. Może ja pamiętam. Przyrzekam, że za chwilkę sprawdzamy teraz, co pisaliście w komentarzach, bo nie widzieliśmy tego wcześniej. Będzie jeszcze dzisiaj konkurs, będziemy pić dalej. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. To my na koniec. My na koniec tak będziemy robić? Tak. Jesteśmy z powrotem i perfekcyjnie zaprasza na drinka. Oglądamy, pijemy, wy oglądacie. Mam nadzieję, że też pijecie z nami. Rozmawialiśmy też przed chwilą o tym, co komentujecie. Pijemy alkohol o smaku figowym, nieważne jaka marka, no ważne, że... Jej. Marka jej, po prostu tak, i tyle. Jej. Tego nie możecie kupić w żadnym sklepie. Najlepszych rzeczy nie da się kupić. Tylko tutaj. Słuchajcie, dobrze, musimy zrobić konkurs. Super. Do wygrania będzie bielizna. Jeszcze bielizna lepiej. Addicted. Bardzo dobrze. Kojarzysz taką markę oczywiście. Pewno. Słuchajcie, konkurs jest taki, że musicie wysłać do mnie maila na adres konkurs@perfekcyjnosć.pl z odpowiedzią na bardzo proste pytanie. Ilu było do tej pory wybranych Mr. Bearów? Bardzo proste Podajemy pytanie. Odpowiedzi? Nie odpowiadamy. Ale takie typowe, 4. Nie. Nie każdy już kto obejrzał to wie, kto nie. Wysyłacie odpowiedzi do najbliższej niedzieli, macie czas, żeby wziąć udział w konkursie. Do wygrania majteczki takie ładne. Nie mam, miałem wziąć, żeby pokazać, zapomniałem wziąć. A czy rozmiarówka jest inkluzywna? Nie, każdy sobie wybiera jakie chce, dobrze. Więc tu nie ma problemu. Więc do niedzieli macie czas, konkurs@perfekcyjnosć.pl. Ilu do tej pory wybrano Mr. Bearów w Polsce? O, taki jest konkurs. Oraz pokażemy teraz jeszcze jedną rzecz, bo chcę was zaprosić na wydarzenie. Co prawda będzie to 6 lutego, czyli jeszcze jest trochę czasu. Miało być jutro, ale z racji żałoby jest przełożone. Stand-up, jej perfekcyjnie zaprasza do łóżka. Słuchajcie, chcę was zaprosić na taką zabawną opowieść o tym, co się dzieje w moim łóżku. Zabawna, bo u mnie dzieją się zabawne rzeczy w łóżku, mało tam No na tym zdjęciu byłam szczuplejsza, no co powiem ci, no zupełnie. Czarny jednak wyszczupla. Czarny, no właśnie chyba nie. Natomiast słuchajcie, zapraszam was 6 lutego, będzie naprawdę śmiesznie. Będziemy w Loco w Warszawie bawić się. Znajdziecie szczegóły na Facebooku, o i tyle. To co, dopijemy trochę tego, bo tak... No lećmy. Widzę, że sięgasz tak ręką, to tak wiesz, już podsiadłem. Ja, tak. No właśnie. Czekam na taki program i perfekcyjnie zapraszam na odwyk. Będzie czas. Bez cukru. Bez cukru, wiadomo.
Dobra, trochę zmienimy teraz trochę klimat i trochę temat. Żyjesz z HIV. Mhm. Czemu byłeś puszczalski? No to jest właśnie ten podstawowy kontekst, który jest zawsze poruszany. No akurat... No myślę, że akurat ja nie byłem i aż żałuję w takim razie, że nie byłem i skończyłem w takim scenariuszu. Więc no, u mnie scenariusz był zgoła inny. Akurat zakaziłem się od swego partnera. Mieliśmy, że tak powiem, ustalony monogamiczny związek. No niestety ustalone też również, że nie będziemy się przed sobą zabezpieczać. Sytuacja poza moimi plecami troszeczkę się inaczej rozegrała i no i po rozstaniu zostałam z takim przyjacielem, już teraz przyjacielem. O tym zaraz też pogadamy, ale wiesz co, tak myślę sobie właśnie o tym, co powiedziałeś, bo to jest ciekawe, czy, i to jest pytanie szczere, akurat na to pytanie nie znam odpowiedzi, czy wypada pytać osobę, którą znamy na przykład, o to, jak doszło do zakażenia, albo jak dowiedziała się o tym? Wiesz co, generalnie nie pytasz o sposób zakażenia, czy tam, po pierwsze tak, HIV jest taką samą chorobą chroniczną, jak innej, jeżeli chodzi o powiedzmy nomenklaturę. Jasne. Więc nie pytasz o to, w jaki sposób ktoś został cukrzykiem, w jaki sposób ktoś został, ktoś miał zapalenie płuc. Nie, tu jest jednak różnica. Zapalenie płuc może nie, to nie ma różnicy. Albo cukrzyk to nie jest choroba zakaźna, tylko jakaś tam, no wiadomo. No i tutaj nie? Jakby dochodzimy do punktu dalszego, że generalnie bardzo wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o kwestię postępu w medycynie. Ale i... patrz, macha na ciebie palce, ci jeszcze tutaj mówię, wiesz, że nie wolno cześć. Tak. Ale że ty? Teraz dopiero się złapałam właśnie o tym, że nie, przepraszam. Więc jakby to, co ty mówisz, jakby jest idealnym przykładem na to, w jakim sposób dalej podchodzimy do tematu HIV, a kwestia zmieniła się diametralnie na przestrzeni ostatnich iluś lat i myślę, że czas najwyższy, żebyśmy się wręcz powiedzmy doedukowali, żeby wrócić do pewnego, powiedzmy, spokojniejszego podejścia do życia w naszej społeczności, bo jakby cały czas pokutuje podejście pełne strachu, jasne, podejście pod kątem epidemii i podejście jakby takiego permanentnego zagrożenia związanego z HIV. Wiesz co, ale właśnie swoją drogą przerwę ci trochę. Jasne, oczywiście. A to jest akurat ciekawe, co mówisz, bo wydaje mi się, że właśnie w Polsce nadal o tym HIV-ie się niedużo niestety mówi. Dokładnie. Dlatego też pokutuje to, co się mówiło ileś lat temu, bo się o tym nie mówi. Bo tak sobie myślę na przykład, wiesz, jak myślę znów, często wyjeżdżam za granicę. I tak nie oczywiście żartuję. Natomiast chodzi mi o to. Staram się nie. Zawsze szukam sponsora, właśnie a propos. Sponsor mapa i perfekcyjność.pl. Natomiast co więcej, jest taki mail naprawdę. Natomiast no, jak sprzedajesz tyle tego alkoholu, to się zbiera. Tak powinno tak być. Tak sobie myślę o tym, że za granicą jednak dużo się mówi o HIV-AIDS, nie tylko jako o jakby bieżącym pewnym zagrożeniu, no bo to jest jakieś tam zawsze zagrożenie, tak jak inne choroby. Oczywiście, tak. Ale mówisz też o tym jakby o takiej warstwie historycznej, która jest niezwykle ważna moim zdaniem. No, oczywiście. A którą jakoś w Polsce w ogóle olaliśmy, jakoś nie ma tego tematu, moje odczucie obecnego. I tak sobie myślę, czemu tak się stało? Gdzie są ci wszyscy ludzie, to oczywiście pytanie przewrotne, gdzie są ci wszyscy ludzie żyjący z HIV? No wiem, gdzie są, no, tutaj dookoła, wszędzie. Ale chodzi mi o to, dlaczego jakby nie mówimy o tym, dlaczego nie mówimy o tym, o, krótko. No, podstawą kwestią jest tak, że stygma jest wiecznie żywa. Mhm. W kwestii podejścia do tego zakażenia cały czas pokutują podstawowe kwestie związane z całym szeregiem epitetów dotyczących osób, które żyją z HIV. I tak naprawdę nie ma tej kontry, czyli informacji na tak szeroką skalę, żeby po prostu tą stygmę zwalczać. I jakby nie sprzyja temu też kwestia związana z podejściem, powiedzmy, instytucji zdrowotnych, które powinny dbać o to. Tym bardziej, że po prostu sytuacja się diametralnie zmieniła. I praktycznie teraz jesteśmy na takim etapie, że mamy wszelkie narzędzia do tego, żeby zakończyć pojęcie czegoś takiego jak epidemia, na którą nie jesteśmy zapanować, a jesteśmy na etapie, żeby jak najszybciej dotrzeć z lekami do wszystkich, którzy są. A na przykład, to jest, teraz mi przyszło to pytanie na myśl, czy byłbyś zwolennikiem i na przykład uważasz, że osoby żyjące z wirusem powinny się outować wśród znajomych? Wiesz co, podstawowa różnica jest taka, że oczywiście po pierwsze, jeżeli ktoś żyje z wirusem HIV,
Myślę, że nawet w interesie jego zdrowia psychicznego jest warte, żeby okay. był w stanie otwarcie na ten temat rozmawiać, bo wiele takich tragicznych historii związanych z HIV wynika właśnie z tego, że te osoby są zostawione same sobie, są zaszczute tym, w jaki sposób są ogólnie osoby z HIV postrzegane. No i kończy się to tragediami, bo powiedzmy jest kilka etapów, powiedzmy stadiów adaptacji do życia, powiedzmy z chorobą chroniczną, w tym również z HIV, gdzie powiedzmy pierwsze to jest jakby informacja, ten szok, później jest jakby pogodzenie się z tą sytuacją, trzecie to jest powiedzmy taka już akceptacja na zasadzie, że jesteśmy w stanie, nie wiem, mówić nawet o tym. No jasne, jasne. Ale do tego muszą być sprzyjające okoliczności. Mhm. A nie zawsze trudno. I to nawet nie chodzi o jakieś kwestie jednostkowe, że nie wiem, ktoś może źle zareagować, tylko po prostu ogólne pojęcie i podejście do tematu. To jakbyś powiedział krótko, jak to było u ciebie? Znaczy, jak zareagowała rodzina, przyjaciele, praca? Znaczy akurat ja myślę, że też jestem tutaj i też jestem w stanie o tym otwarcie mówić z tego powodu, że miałem ogromne szczęście. W tych kwestiach, po pierwsze, w momencie, kiedy się dowiedziałam o tym, że jestem zakażony i dowiedziała się o tym moja rodzina, miałam pełne wsparcie z ich strony. Mhm. Natomiast jakby coś, co było dla mnie traumą, też to jest może taki przykład też, dlaczego ta stygma dalej jest wiecznie żywa, bo czegoż możemy oczekiwać od zwykłych obywateli, jeżeli ta stygma jest również wiecznie żywa u lekarzy. No tak, tak, to jakby jest osobny temat tak. I zgoda pełna, że jeżeli chodzi o personel medyczny, to który powinien być najbardziej świadomy jakby tego, co się dzieje i co się zmieniło, to jest bardzo chujowo, to jakby to wiemy. To... No niestety jakby to jest jakby przykład idealny. Ale abstrahując od tego, też miałem sprzyjające warunki do tego, żeby w okresie właśnie tej pierwszego adaptacji do nowej sytuacji, takiego pogodzenia się z zakażeniem, byłem w stanie pracować zdalnie i mogłem sobie na spokojnie się zaadaptować. Też miałem ogromne szczęście, jeżeli chodzi o życie osobiste, bo trochę to trwało, zanim w ogóle byłem w stanie się otworzić na ten temat, ale że tak powiem, miałem wytrwałe osoby, które chciały, żebyśmy byli ze sobą i one doprowadziły do tego, że tak powiedzmy do odczarowania mnie w kwestii mojego własnego podejścia do HIV, bo muszę przyznać, że po prostu mimo tego, że miałem wiedzę, wiedziałem jasne. Jak funkcjonuję, jak jestem w stanie zabezpieczyć i siebie i swojego partnera, to z czasem jakby będąc powiedzmy świadkiem niewybrednych żartów czy... Nie no, emocje są jakby wiesz, tą częścią właśnie natrudniamy pewnej kontroli, więc nawet jak mówisz wiedza, czy pewne nawet informacje, które masz, niekoniecznie są w stanie pomóc się panować nad pewnymi nieświadomymi reakcjami, to jest jasne. Dokładnie. Więc powiedzmy to był długi proces, końcem końców jestem tutaj, gdzie no właśnie, no dobra, bo to mówisz, bardzo mówisz, że proces, bo od momentu, kiedy ktoś dowiaduje się, że jest HIV pozytywny, do momentu, kiedy ktoś się outuje i staje się HIV aktywistą, nie wiem, czy jest takie sformułowanie, ale właśnie używam go. Może to już teraz już jest. Od tej pory jest. Jest jakby dosyć daleka droga, bo jednak ja osobiście, nawet wśród moich znajomych mam, no nie powiem, że mnóstwo, ale przynajmniej kilka osób, które się przed mną otworzyły, powiedziały, że są, że żyją z wirusem. Tak. Nie chodzi, że są one aktywistami, wręcz przeciwnie, jasne, raczej oczywiście. Nie są. Co cię kurwa kopnęło do tego? Coś Bóg cię opuścił? Nie, nic z tych rzeczy. Generalnie to jest powiedzmy jakaś tam ewolucja tematu. Też jakby cała kwestia sumy tych wszystkich szczęśliwych zbiegów okoliczności, które mi się przytrafiły, mimo powiedzmy traumatycznego startu i tego, że jakby aktywizm jest dla mnie, no jest mi bardzo potrzebny do tego, żeby się spełniać. Więc do tego miałem bardzo... Nasze środowisko też jakby moje, bersowe, powiedzmy w innych aspektach, bo jakby do momentu tego grudniowego coming outu nikt nie wiedział o tym, że jestem osobą pozytywną. Jakby pokazało mi w wielu innych sferach, że potrafimy być rodziną. Ty i też będę polewać w tym czasie. Jasne, oczywiście. I że generalnie ja też z perspektywy czasu mówię otwarcie, że moja ekipa Miszków jest moją rodziną z wyboru. Więc poczułem się może nie tyle co zobowiązany, co mając tego typu puzzle wszystkie w swoich rękach, że warto by było ten temat poruszyć, a że jestem w stanie to też powiedzmy ubrać i w słowa, i w obraz, tak żeby to miało siłę przebicia, no to jakby tutaj żadnych takich większych wahań nie miałem. Zanim zrobimy sobie ostatnią krótką przerwę i się napijemy w tym czasie, powiedz mi jeszcze...
taki, bo wiele ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale zadam ci takie pytanie trochę, czym różni się twoje codzienne życie od mojego w tym konkretnym kontekście? To znaczy, domyślam się, że różni się pod wieloma względami, mieszkasz we Wrocławiu, ale osoby HIV pozytywnej i osoby HIV negatywnej, czym się różni to życie? Praktycznie, jeżeli obaj myślimy o tym, żeby być zdrowymi, to różni się tylko i wyłącznie jedną pigułką, którą ja muszę brać. Ja biorę więcej niż jedną pigułkę. No to akurat jedną kierunkową pigułką... Czekaj, chcę jedną rzecz powiedzieć teraz do mojej lekarki. Proszę tu kamerę na mnie teraz, bo powiem jedną rzecz do mojej lekarki. Ja jestem gotowa brać więcej pigułek, żeby one były tańsze tylko. Nieważne, ja to później wytłumaczę jej. Nie, generalnie powiedzmy, że w praktyce jest to dokładnie jedna pigułka i dbanie o to, żeby być świadomym, w sensie generalnie dbać o swoje zdrowie w kwestiach, że inaczej, żeby nie być zagrożeniem. Myć ręce przed jedzeniem. Już, że tak powiem, nie dojdziemy w piramidki, ale kwestia podstawowa, po prostu dbać o swoje zdrowie i kontrolować je, bo w tym momencie dana osoba, bo podstawowa zasada jest taka, że osoba żyjąca z HIV, która jest jest w trakcie terapii regularnej, tutaj jest kluczowa kwestia, czyli codziennie, bez żadnych odskoków, bierze leki i minimum od okresu 6 miesięcy ma tak zwany poziom niewykrywalny wiremii, nie ma najmniejszego... Nawet nie ma promila możliwości, żeby była zagrożeniem dla swojego partnera czy osoby, dla swojego otoczenia. I to jest ważne i pewno o tym będzie też kampania, z którą niedługo ruszacie, kampania Niewykrywalni. Tak, zaczęliśmy w grudniu moim coming outem, teraz po tej przerwie świąteczno-noworocznej. Będzie więcej coming outów? Aj tak. Jest. Jest. Nie mogę się czekać. Coming outami żyjemy. Trochę tak jest, bo to, to buduje świadomość społeczną, więc to jest ważne. Tak, no, musimy zrobić przerwę. Jasne, dobrze. Ja wiem, bo o tym możemy gadać bez przerwy, a wiesz, jest bardzo późno, tu widzę, że zegarek mam tam przed TikTok. Sobą. Słuchajcie, tak, teraz po pierwsze będzie krótka piosenka, znaczy piękna piosenka po pierwsze, po drugie ze świetnym teledyskiem, po trzecie to będzie przesłanie a propos trochę też naszego gościa za tydzień, ale to wam zaraz powiem. My za chwilkę do was wracamy, to jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka, pijemy dzisiaj nie drinki, tylko czystą wódeczkę, to nie jest wódeczka, napój spirytusowy. Nie mogę powiedzieć, który. Mr. Berkoland jest moim gościem. Za chwilkę do was wracamy. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Słuchajcie, temat. Po pierwsze myślałem, że w ogóle będzie inna piosenka. Zaskoczyli mnie jak zwykle realizatorzy. Dziękuję wam za to, kocham was. Po drugie i perfekcyjnie zapraszam na drinka. Powoli kończymy, co prawda, jeszcze mamy chwilkę z Mr. Berpolat. Nie mogę powiedzieć, którym. Nie można powiedzieć, bo jest konkurs. Pamiętajcie, kto oglądał, to wie, kto nie oglądał, to nie wie. Trudna jego strata i jej strata. Powiedzmy jeszcze o fanpage'u. Więc dwie najważniejsze kwestie. Kampania na ten moment, w kwestii informacji o kampanii zapraszam na fanpage facebook.com/niewykrywalni. 21 stycznia startujemy z serwisem www i z działaniami. Pierwsze z działań odbędzie się właśnie w ramach naszego walemiśkowego zlotu. Będziemy mieli panel otwarty dla wszystkich, nie tylko dla miśków, gdzie po raz pierwszy będziemy się spotykać z lekarzami, odpowiadać na pytania związane, na pytania i wątpliwości związane z tą tematyką. Także zapraszamy wszystkich do Wrocławia. Czekamy na dalsze działania później, też nie tylko we Wrocławiu, rozumiem. Tak, cała kampania potrwa 6 miesięcy z finałem w Warszawie. Taki troszeczkę będzie performatywny. Generalnie cała kampania będzie taka, powiedzmy, nie będzie stricte informacyjna, będzie mocno zróżnicowana i będzie taką, jak my to nazywamy, chyba najbardziej pozytywną kampanią związaną z tą tematyką, więc zapraszamy was i polecamy się. Ja tylko powiem też, że jakby ktoś był zainteresowany bardziej tematem, to na jejperfekcyjność.pl można znaleźć też taki dłuższy wywiad z osobą żyjącą z HIV, która opowiada też fajnie o tych rzeczach i myślę, że to jest taka dobra rozmowa. To już widzę potencjał na kolab pomiędzy nami, na kolaborację. Będzie fajnie. Słuchajcie, my pijemy sobie teraz figowe napoje spirytusowe i zrobiliśmy prawie pół litra. Pół duszek, wypiliśmy. Pół duszek, dobrze, doszło tylko pół duszek. O Jezus Maria. Jeszcze mi się beknąć chcę po tym, ale nie będę tego robić. Proszę nie robić z tego mema. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Nie róbcie z tego mema. Dobra, trochę zmiana tematu, ale wracamy do tego, że jesteś... Weźcie już tą kamerę na gościa, nie na mnie. Bo mi pokazują, jak ja się krzywię, wiesz, po wypiciu tego słodkiego. Dobra, ważna rzecz. Mam niedosyt kadrów dla siebie. I no właśnie, gość ma niedosyt kadrów. Niedosyt kadrów. Powiedz mi jedną rzecz.
Mr. Bear Poland, czy to powoduje, że łatwiej kogoś tam poderwać, czy jednak trudniej? Myślę, że tak. Bo teraz zgadujesz, że teraz zgadujesz, nie masz partnera jakiegoś z tobą. Nie, nie, nie. No właśnie, tak mi się wydawało, więc łatwiej, trudniej? Zawsze. Powiedzmy, że to jest wszelkiej maści ekspozycja. Tych tak zwanych miłych i czasami niemiłych kontekstów, ale generalnie łatwiej. Czyli sława sprzyja. Zawsze. Mm. Wiesz coś o tym przecież. Zupełnie nic. Natomiast zapraszam na stand-up i precyzyjnie proszę do łóżka. Ale to dobrze, podrążmy ten temat. Ale co, coś tam jakieś nadzieje są na jakieś tam takie bardziej regularne, trwałe jakieś takie coś? Ale że spotkania z miśkami? Czy... Nie. Z jednym jakimś konkretnym, może miśkiem, może nie miśkiem, nie wiem. Wiesz co, tak zwane choices w tym momencie następuje. Skupiam się na tym, co chciałbym najpierw przekazać, a jak się coś pojawi, to myślę, że się pojawi na tyle mocno, żeby zostało na dłużej. Czyli jak ktoś był zainteresowany, to na razie drogi są otwarte. Zawsze są otwarte. Ja myślę, że tutaj jest podstawa, żeby być otwartym. Dobrze, chłopak nie ściana. Proszę? Chłopak nie ściana. Oczywiście. Da się przesunąć. A to tak jeszcze też, żebyśmy, mam nadzieję, zdążymy, jeszcze mamy chwilkę, a jeszcze musimy zagrać skojarzenia. A jest to dużym jakby tematem, kiedy właśnie poznajesz kogoś coś tam i okazuje się, że zgadujesz, autujesz się jako osoba żyjąca z wirusem. Mhm. Jest to duży temat, czy jakoś to tak jednak w Polsce już powoli... Wiesz co, generalnie ci, którzy dowiedzieli się, generalnie to też jest kolejny przykład szczęścia. Ja jakby przy swoich coming outach, jeżeli chodzi o mój status, to miałem 100% jackpot, jeżeli chodzi o pozytywny odbiór. No i dotychczas jakby nikt otwarcie jakby się nie, negatywnie się nie nastawiał na tego typu kontekst. Zagramy w skojarzenia na sam koniec. To jest właśnie mój ulubiony moment, bo wszyscy już są najbardziej pijani, a my dzisiaj wypiliśmy naprawdę dużo. To wiesz co, to ja myślę, że przed musimy... To jest pół duszek. Ja, wiesz, ja... A, dobra, nieważne. Ja rano muszę być w studiu radiowym. No, ja muszę wrócić nad ranem do Wrocławia. O, także. Właśnie. Poczekaj, że usnie, a ja będę się męczyć. Cukier. I ryją. Stepanie. Z ofu. Gramy w skojarzenia. Ja już dam hasło, ty mówisz, co ci się kojarzy. Wow. Może być słowo, zdanie, cokolwiek. Ale to jest słodkie. Ale to pierwsze skojarzenie? Nie. Pierwsze słowo piwo. Misiowy miód. Masz czkawkę. Widzieliście to? Słuchajcie, to jest ekskluzyw. Jej profesjonalnie zapraszana drinka, ekskluzyw, była czkawka. Ja nie czkam. Dobra, drugie. Jarosław Kaczyński. To jest moje kot. O, okej. Okay. Tylko i wyłącznie kot. Nie misiek, tylko kot. Chemseks. Rozważnie. Fair enough. Charlotte. Uwielbiam. A musi być jakiś konkretny... Nie. To ubóstwie. To wręcz ubóstwie. Cokolwiek widzisz, ubóstwie. Na myśli, to jest okej. Okay. Mm-hmm. Dobra, dwa ostatnie. Warszawa. Bywam. A lubisz? Dopytuję. Teraz bardziej. O, jak miło. I na sam koniec miłość. Tak. Moi drodzy, Mr. Bear Poland 2019, nie możemy powiedzieć, który, bo jest konkurs. Pamiętajcie, że wysyłacie odpowiedzi, który to jest Mr. Bear Poland de facto. Ile było takich głosowań? Głosowań, to są głosowania. Wysyłacie odpowiedź na konkurs Małpa i Perfekcyjność.pl do wygrania piękna bielizna od Addicted ze sklepu Masculo.pl. My widzimy się za tydzień i za tydzień moim gościem będzie Lelita Petit. Petit? Za francuski, czy nie? Oczywiście. To się czyta Petit? Uwielbiam ją. Pokażmy Lelitę może. Tak. To czyta się Petit, czy Petit? Petit. 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 Lelita Petit będzie za tydzień moją gością w sumie właściwie. A jeżeli mogę małą anegdotę a propos twojej kolejnej gościuwy. No. Więc Letita prowadziła nasze wybory, Mr. Bear w Poland. Była fantastyczna, jeżeli chodzi o rozgrzewanie publiczności i zdradziła mój mały sekret. Mów. Ponieważ jakby przy moim pierwszym wejściu były tak silne owacje i skandowanie, że nie byłem w stanie się przedstawić i powiedzieć nic o sobie, to po... Masz tak skromność? Nie. Po prostu byłem jedynie w stanie powiedzieć Lelicie, że to ja pas.
i zszedłem ze sceny, ale w tym momencie Tomek jest pas. I to generalnie była puenta całego wieczoru. I to będzie pozytywne przesłanie na sam koniec też naszego programu dzisiaj. Jej perfekcyjnie zapraszam na drinka. Dziękuję wam, że byliście z nami. Moim gościem był Mr. Berpoland, Tomek... Tom Siara. Tom? Tak jest, moja pseudo Tom Siara. Tom Siara. Widzimy się oczywiście za tydzień. Dobrej nocy. Wzajemnie. Nie rzucę szarfą. O Chryste Panie. Ja szarfą nie rzucę. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.